Celem ćwiczenia jest obliczenie wartości natężenia promieniowania słonecznego E w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych. Do wykonania są cztery pomiary, jeden w laboratorium oraz trzy w terenie. Do badania wykorzystamy moduł fotowoltaiczny oraz piranometr. Działanie modułów fotowoltaicznych polega na konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W ramach projektu instalacji fotowoltaicznej obliczana jest m.in. sprawność konwersji fotowoltaicznej. Do jej wyznaczania stosuje się wzór ETA, gdzie PMPP to moc mierzona w punkcie mocy maksymalnej, S to powierzchnia ogniwa w metrach kwadratowych, a E to wartość natężenia w watach na metr kwadrat, którą będziemy dzisiaj mierzyć. Piranometr to instrument do pomiaru hemisferycznego promieniowania całkowitego, rozproszonego i odbitego. Pierwszy piranometr został skonstruowany w XX wieku przez szwedzkiego geofizyka Andersa Angströma. Nazwa tego urządzenia pochodzi od greckich słów pyr, oznaczającego płomień, i ano, niebo. Najczęściej mierzy on całe widmo światła słonecznego, chociaż możliwe jest ograniczenie zakresu widma poprzez używanie kolorowych kopuł lub filtrów. W zależności od modelu, piranometry mogą mierzyć natężenie promieniowania tylko w zakresie widzialnym lub dodatkowo w innych zakresach, np. bliskiej podczerwieni. Oprócz zastosowań w fotowoltaice, piranometry wykorzystywane są do pomiarów gęstości strumienia energii promieniowania słonecznego w meteorologii i w klimatologii. Dokładny pomiar wartości natężenia promieniowania słonecznego powinien być średnią odczytaną z piranometru dla równomiernie rozmieszczonych punktów na powierzchni modułu. Na module wybranym do zobrazowania przykładu byłoby to więc 12 punktów pomiarowych. Punkt pierwszy, drugi, trzeci i kolejno rozmieszczone punkty. Takie same punkty zostaną wyznaczone każdorazowo w badaniach terenowych. Wykonane zostaną dwa pomiary dla kąta 90 stopni w laboratorium i w terenie. Pierwszy pomiar w laboratorium. Kąt 90 stopni oraz sztuczne światło 1000 W na metr kwadratowy. Stelaż z lampami halogenowymi pozwala na takie dobrania źródło światła, aby uzyskać żądaną wartość natężenia promieniowania na powierzchni. W tym przypadku jest to 1000 W na metr kwadratowy. Odczyt natężenia promieniowania słonecznego jest średnią wypadkową z 12 punktów pomiarowych rozmieszczonych w równych odstępach od siebie. Wyniki wpisujemy w kolejne rubryki w przygotowanej tabeli. 6. 1030. 7. 960. 8. 1000. 9. 930. 10. 940. 11. 990. I 12. 950. Średnie natężenie E przy kącie 90 stopni wynosi 1000 W na metr kwadratowy. Drugi pomiar w warunkach rzeczywistych w terenie. Kąt 90 stopni oraz światło słoneczne. Kąt 90 stopni nachylenia modułu do horyzontalnej powierzchni został zachowany w pomiarze w warunkach zewnętrznych. Osiemset osiemdziesiąt. Natężenie promieniowania słonecznego w tym przypadku wynosi 900 W na metr kwadratowy. Natężenie promieniowania jest jednak inne niż w pomiarze na hali laboratoryjnej, ponieważ promienie nie padają pod kątem prostym na powierzchnię modułu. Wynika to z pozycji Słońca na nieboskłonie.
Pochylając moduł, zmianie ulegnie kąt między wiązką promieniowania słonecznego a powierzchnią modułu. W fotowoltaice rozróżnia się pojęcie optymalnego kąta całorocznego oraz optymalnego kąta sezonowego. Optymalny kąt całoroczny jest związany z szerokością geograficzną i dla Gdańska wynosi 41 stopni. Na półkuli północnej latem słońce jest wyżej na horyzoncie, a więc jeszcze większe odchylenie od kąta prostego powinno skutkować zwiększeniem wartości natężenia promieniowania słonecznego. Dla Gdańska optymalny kąt sezonowy wynosi wiosną 54,4 stopni, latem 30,9 stopni, jesienią 54,4 stopni, zimą 77,9 stopnia. Wykonane zostaną pomiary natężenia dla kąta optymalnego całorocznego i kąta optymalnego sezonowego. Trzeci pomiar wykonany zostanie w warunkach rzeczywistych w terenie, przy ustawieniu modułu na optymalny kąt całoroczny dla światła słonecznego. Przyjmujemy, że dla Gdańska ten kąt wynosi 41 stopni i tak został ustawiony panel fotowoltaiczny. Wykonujemy pomiar z 12 równomiernie położonych punktów na module. Poszczególne wyniki zapisujemy na karcie pracy. 1100, 1050, 1050, 1050, 1050, 1000, 1000, 1000. Obliczamy natężenie promieniowania słonecznego, które w tym przypadku wynosi 1000 W na metr kwadratowy. Dla czwartego pomiaru w warunkach terenowych zmieniamy kąt pochylenia modułu i ustawiamy go w położeniu optymalnego kąta sezonowego. Kąt 31 stopni jest optymalnym kątem sezonowym dla lata w Gdańsku. Wykonujemy pomiar z 12 równomiernie położonych punktów na module. 1100, 1100, 1100, 1050, 1050. Poszczególne wyniki zapisujemy na karcie pracy. Obliczamy natężenie promieniowania słonecznego, które w tym przypadku wynosi 1100 W na metr kwadratowy. Natężenie promieniowania mierzone w warunkach rzeczywistych optymalnego kąta sezonowego jest najwyższej wartości, co wynika z wysokiej pozycji słońca na nieboskłonie. Na koniec kilka pytań. Na każdą odpowiedź jest 5 sekund. Pytanie pierwsze. W jakich wartościach mierzy się natężenie E? Pytanie drugie. Ile punktów wyznaczamy na module? Pytanie trzecie. Czy E w dwóch pomiarach przy kącie 90 stopni jest takie same? Pytanie czwarte. Ile wynosi optymalny kąt całoroczny dla Gdańska? Pytanie piąte. Jaki jest optymalny kąt dla Gdańska jesienią? Na koniec przedstawiamy schemat realizacji ćwiczenia laboratoryjnego pomiar natężenia promieniowania słonecznego. Pytanie pierwsze. W jakich wartościach mierzy się natężenie E? Pytanie drugie. Ile punktów wyznaczamy na module? Pytanie trzecie. Czy E w dwóch pomiarach przy kącie 90 stopni jest takie same? Pytanie czwarte. Ile wynosi optymalny kąt całoroczny dla Gdańska? Pytanie piąte. Jaki jest optymalny kąt dla Gdańska jesienią?